Witaj, tu ja jestem Zeneka, to jest Infinity Wars w wersji beta. W końcu udało mi się zalogować do tej gry. Naprawdę jakiś czas temu, kilka miesięcy temu próbowałem coś nagrać z tej gry i po prostu w żaden sposób nie mogłem się zalogować. Teraz zainstalowałem grę ponownie i tara, mogę się zalogować. Jeden z widzów pisał do mnie właśnie, żebym coś nagrał, nawet udostępnił mi swoje konto, ale ja się zalogowałem na swoje konto. Może zaloguję się na jego konto, jeszcze nie wiem, on tam podobno ma jakieś dwa nawet fajne deki, którymi można pograć. Nie będę się rozwodził na temat samego świata gry, bo sam świat gry jest mi... nie jest mi dobrze znany, ale jest to gra, która się dzieje chyba w jakiejś odległej przyszłości, czy coś takiego, sam scenariusz. Chociaż, tak jak mówię, nie wiem, bo te jednostki są dość futurystyczne i do końca nie wiem, w jakim... powiedzmy, w jakim świecie dzieje się ta gra. To jest oczywiście jakiś tam autorski świat twórców gry. To już mniejsza z tym, no, gierka wygląda naprawdę fajnie, karty wyglądają naprawdę fajnie, wszystko wygląda ładnie, więc postanowiłem coś z tej gierki nagrać, żeby jakoś wam to przybliżyć. Zagramy sobie kampanię. Zagrałem dwie misje z kampanii Warpath, to jest jedna z frakcji chyba. Dość fajnie się gra tą frakcją, takie rusze można fajne przeprowadzać tymi stworami ich, więc sobie zagramy kolejną misję. Fajne są awatary, można je zmieniać, chociaż z tego co mi to chyba trzeba je kupić za te punkty Infinity Points, to one się tak nazywają dokładnie. Okej, tak wygląda pole bitwy. Pole bitwy jest podzielone na strefy. Mamy swoją strefę obrony, przeciwnik ma i mamy swoją strefę ataku i tak samo przeciwnik ma swoją strefę obrony i ataku. Oprócz tego mamy support zone, to tutaj zagrywamy wszystkie karty na początku. Oczywiście są karty, które możemy zagrywać bezpośrednio do assault zone lub defense zone. To są stwory z tak zwanym szybkim atakiem. Znaczy nie szybkim atakiem, tylko po prostu... O, w sumie teraz nie pamiętam, jak się nazywa ta umiejętność, ale coś zbliżonego do szybkiego ataku. To jest kolejna misja. Tak jak widać, mam 25 kart w talii. Przeciwnik ma ile? Nie widzę, 14 chyba, jeżeli dobrze czytam, ale strasznie to jest malutko, malutkimi takim małą czcionką napisane, więc kurczę blade, nie do końca widzę. Mamy grave, czyli grób, czy też graveyard, jak to woli. Tutaj lądują karty, które zeszły z pola bitwy, że tak powiem. No i dobra, kogo my tu mamy? Tak jak widać, to są talie oparte o bestie. Unlimited charakter. Beast 8-9. Oczywiście mamy statystyki karty, mamy koszt w surowcach, koszt morale. Aha, może na czym polega wygrana? Wygrana polega na tym, że albo zredukujemy zdrowie przeciwnika, tutaj jest zdrowie, do zera, albo jego morale spadnie do zera. Morale spada w momencie, gdy przeciwnik traci kartę. Tutaj jest wartość morale takiej karty. Ten stwór kosztuje 4 morale, jeżeli zginie, więc mam 475 punktów morale, więc będę miał 71 punktów morale, jeżeli ten stwór zginie. Co my tutaj mamy? Jakaś nowa umiejętność. Discard is unstoppable. Czyli nie, karta nie do zatrzymania. Whenever a character destroys on character while attacking, it will attack again. O! Niezłe. Mamut. Mamut kosztuje 4 surowce. Jeżeli zginie, to stracimy 6 punktów morale. Stat to 10-10, więc naprawdę niezły koksior. To jest jego zdrowie, a to jest jego siła ataku. Co my tu mamy jeszcze? Jakieś ability, czyli jakieś umiejętności, to jest coś w stylu zaklęcia chyba. Target, praktyki, czy... Aha, to jest takie niszczenie stwora, znaczy to jest takie atakowanie poza fazą ataku. Możemy wybrać naszego stwora, kliknąć w stwora przeciwnika i on zaatakuje w fazie, gdy my zagrywamy sobie karty, więc całkiem spoko. Chyba tak to działa, chociaż... No zaraz zobaczymy. Dobra, co ja mogę tutaj zagrać? Stąd... Command Zone. To jest strefa dowodzenia i te karty musimy też za nie zapłacić, jeżeli chcemy zagrać je do Support Zone, a później przenieść je do Defense albo do Assault, czyli do obrony albo do ataku. Dobra, ja mam surowców. To są nasze surowce. Mamy jeden surowiec, więc na razie specjalnie nic nie zagramy sobie, więc można skończyć turę. Druga tura, dostajemy nową kartę, jeden z wielu, czyli One of Many. One of Many, wypadł z naszej biblioteki. Mamy dwa surowce, dalej specjalnie nie możemy nic zrobić, więc kończymy turę. Kolejny mamut. Wygląda dość, kurczę, konkretnie. Dobra, mamy trzy surowce, więc zagramy sobie kartę. Coś takiego na support zone.
I to tyle. Przeciwnik też już zagrywa swoją kartę. Myślałem, że to Hakima, to jest Hakem. To troszkę coś innego niż Hakim. Okej, okay, mamy 4 surowce, więc tak. Co Hakim potrafi? Hakim ma stat 10. When Hakim comes into play, all characters you control gain unstoppable until end of the turn. Czyli wszystkie moje stwory dostaną tą umiejętność nie do zatrzymania, w cudzysłowie. Czyli będą atakować, nie wiem, aż nie zginą chyba. Wychodzi na to. Więc ciekawa opcja. Dobra, to co ja mogę zrobić w takim razie? Mam tutaj tego pack lidera, czyli dowódcę stada, który buffuje mi stwory, dodając im 3-3. Też jest całkiem spoko karta, ale kosztuje 5, więc jeszcze go nie zagram. To zagramy sobie chyba tego ziomka tu. Jest pytanie, co komputer zrobi? Mam 8-9. Defense zone, czy nie? Zagramy sobie na assault. Zobaczymy, co komputer zrobi. Komputer gra na swoją strefę obrony. Tratata, trochę głośno jest. Chyba trzeba ściszyć. Komuś uszy popękają. Piąta tura, my sobie wejdziemy w opcję. I ściszymy troszeczkę to tak do połowy mniej więcej. Muzyka jest chyba w sam raz. Mam nadzieję, że nie zagłusza. Fajna muza jest. Taka tajemnicza troszkę. Okej, okay. Zagramy sobie kolejnego stwora, tym razem zagramy go tutaj. To jest dość ważne, w jaki sposób zagrywamy, bo karta, która jest tutaj, atakuje pierwsza. Więc ten stwor będzie atakował tego, który ma 8-1, jemu zostało tylko 8 punktów. 1 punkt życia, a nasz stwór ma 9, więc jakbyśmy tym i tym atakowali, to obydwie karty by zginęły, a tak w ten sposób ta przeżyje. Okej. Okay. Co ja mogę zrobić? Jak ja zagram stąd karty, przeniosę na support zone, to mogę ją od razu przenieść na ten? Jestem ciekaw, czy tak to działa. Jak wezmę tego ziomka i tam go tutaj. O, miodzio. To jest grubo. Dobra, to zakończymy turę, czyli dodałem tego pack lidera, który buffuje mi stwory, dając im plus 3 i plus 3, więc całkiem spoko. Niestety mój pack lider zostanie ostrzelany. Stwora przeciwnika, ale niezły z niego koksiur jest, więc przeżyje, mam nadzieję. Dobra. Teraz sobie zagramy tego ziomka. Damy go tu. Za 3 zagramy sobie tego typka. No i mamy 0 surowców, tak jak widać. Więc pójdziemy dalej. No już mam sporą przewagę na polu bitwy, jak widać. Wszystkie moje stwory przeżyły, zaatakowały za 32. Miodziu. Możemy dodać kolejnego One of Many. Mamy ile? 7 surowców. 7-7 to tak, zagramy sobie tego plus kurczę blade mamuta. Nie będzie grubo. Komputer nas próbuje atakować, ale my żeśmy go zbombardowali i to już jest GG. Nice. Za każdy poziom dostajemy jakieś nagrody, ja dostałem już naprawdę sporo kart. Złożyłem sobie jakiś deck oparty na ludziach, bo taki deck dostałem początkowy, więc to te deki, którymi teraz się posługuję, to dostałem jakiś starter deck? Starter deck, ale jaki? Teraz chyba będę grał swoim deckiem w następnej misji. Tak, gram swoją talią, tym razem gram ludźmi. Zobaczymy, co z tego będzie. Gram na te bestie właśnie. No to pack liderzy są naprawdę spoko. I on ma kart 11, ja mam 35. Jeden surowiec, co my tu mamy? To jest ability, czyli umiejętność. A tu mamy tego ziomka, Flame Dwarf Aspirant jakiś. Dobra, to zagramy sobie tego aspiranta, on ma właśnie tą umiejętność szarży, o właśnie. To jest umiejętność szarży, nie trzeba go zagrywać na support zone, tylko on przeskakuje sobie do ataku. Nie można go chyba zagrać do obrony. Więc zobaczymy, co z tego wyjdzie. Ja sobie od razu zaatakuję za 4, miodzio. Jest taki szybki atak. Po prostu. Teraz tak. Co ten ziom robi? Ten jest po prostu 5-4 i nic poza tym. Zagramy sobie tych. Ciach. Czy można go przenieść od razu tu? Tak jest. Dobra. Mamy 16 punktów ataku w pierwszej, w drugiej turze. Więc jest nieźle. Kolejny, kurczę blade,
kolejna karta, którą otrzymaliśmy. Ile ma nasz przeciwnik zdrowia? 84 punkty mu zostało. Mam 3 surowce. Mogę sobie zagrać tak, albo tego Rushera z szybkim atakiem i tego ziomka, albo po prostu tego Tech Knight, technologicznego rycerza. Fajne arty są. Środkowy przycisk nie działa, nie można wyłączyć napisów, tak jak w docu. Fajne ma staty, 6-7. I co on potrafi? At the start of the turn, the Tech Knight is in your support zone, it heals all damage from himself. Aha, czyli czemu na kartę wycofywać stąd można? To grubo. Ten gościu się sam leczy, jeżeli wycofamy go do support zony, to on się wyleczy. Mam 3 surowce, więc tak, zagram sobie tego kolesia, tego z szybkim atakiem. I next tura, mam tu jakieś golemy obronne. Nie chodzi o 16 na klatę, przyjął nas przeciwnik. Soldier of Fortune, 4-4 człowiek. Co ten ziom potrafi? Defense golem can block characters with flying. O, ciekawe. Czyli tu są te stwory, które latają i trzeba mieć pewnie jakiegoś latacza, żeby go zaatakować, tego stworka, który lata, a ten potrafi się przed nimi bronić. Niestety nie ma żadnych punktów ataku, więc troszkę skiepsko. Pytanie, co ta kudeczka oznacza na nim? Aha, czyli tej karty nie można sprzedawać. Taka kłódka oznacza, że ta karta nie można jej sprzedać. Czy wszystkie karty mam takie? Bo to jest ten deck podstawowy, więc z tego decku podstawowego nie można nic sprzedać. No już mniejsza z tym. Dobra, kogo my tu mamy? Ten jest 7-7. Zagramy go sobie tu. Tego tu. I mamy 3 surowce do dyspozycji. To zagramy sobie tego rycerza. 6-7 i let's go. Komputer wystawia pierwszą jednostkę dopiero teraz. Beast of Burden. A my atakujemy za 28 jego miasto, więc jest grubo. Aerial Commando, zaraz, czy to jest latająca jednostka? Dokładnie, z jakimś jetpackiem na plecach, 8-8. Ło, to może być grube. To zagramy sobie tego komandera Aeriala. Teraz zagramy sobie tego zioma. Zagramy sobie rycerza 6-7. Miodziu, tekstura. No to jest GG już chyba, z taką przewagą na polu bitwy. 34, zostało mu 6 punktów życia. On mi zadał 14, to się nawet nie ma sensu bronić, tylko atakować i tyle. Dobra, zagramy sobie tego ziomka latającego. Tego 4-4 rzucimy gdzieś tutaj. Tak jak mówię, jest to dość ważne to ustawienie, bo ten, który jest pierwszy, atakuje pierwszy, więc ta jednostka pierwsza straci swoje zdrowie, jeżeli tu jest jakiś, jeżeli w jego strefie obrony, czyli w strefie obrony przeciwnika jest jakaś jednostka. No trzeba tak pokombinować trochę, na tym polega cała zabawa i cała strategia. Wow, 52 mi gość nie zadał? To grubo. Ja mu 46. No, wygrałem, ale koleś mi w ostatniej turze wbił naprawdę sporo damage'u. Okej. Okay. Przejdźmy może jeszcze do jednej misji. Szybko to leci, więc czemu nie? Zagramy sobie znowu starter z podstawową talią ludzi. Co ja mam tu w rozdaniu pierwszym? Jakieś działo mam nawet, Mortar Cannon, to nie jest człowiek, to jest charakter artificial, czyli sztuczny charakter. Czyli maszyna, jakaś tam działo, jakieś obleżnice czy coś takiego. Dobra, co ja tu mam? Jeden surowiec, ten ma szarżę. Zagramy sobie tych ziomów z szarżą. Let's go. 4-2. Proszę bardzo. Staliśmy golema obronnego. Dwa surowce, to gram to wszystko. Let's go. Co mu się tam pojawiło? 0-4. Czy ja mogę zobaczyć tą jego kartę? Bring less bypassing. Bringing life bypassing. A, ciekawe. Co on robi? As long as bring life bypassing is on the battlefield, you have one extra resource. A, czyli taka karta, która generuje dodatkowy surowiec. Całkiem spokojnie. No i dobra. Ja mam 3 surowce, więc zagram sobie rycerza. Co to działo potrafi? Czy to działo? Pay 3, at house deal 8 damage to enemy player fortress. Aha, czyli to nie jest miasto, tylko to jest forteca, to co my atakujemy. Dobra, zagrałem sobie rycerza, 0 surowców. Let's go. 13 na klatę przyjął ziom. Dostałem, co ja dostałem? Tego ziomka z szarżą. Mogę zagrać to działo. Tylko za atak tym działem muszę płacić
może płacić 3 surowce. Więc tak średnio. Zresztą on ma 0 punktów ataku, więc what the hell. Aha, ma 0 punktów ataku, ale gdy zapłacę 3 surowce, to on zadaje 8 punktów damage'u. Pytanie, skąd mogę, czy ja mogę atakować nim z support zony? Takie bezpieczna jednostka, która nigdy nie dostanie damage'u na klatę? To wie. Na razie nie będę go zagrywał. Mam 4 surowce, to zagram sobie tak. Szybki atak. Rycerza tutaj. Tego technologicznego rycerza tutaj. I let's go. Wow, gościu mam już pack lidera plus tego zioma. 23 na klatę zadam, on mi 21. No to grubo. Co dalej? Nie wiem, co on może zagrać. Ma jeden surowiec więcej niż ja. Co to zrobić? Ten ma 10, ten ma 11. Super. Pytanie, czy iść w taki rush i tylko go cisnąć, czy przerzucić się tutaj i próbować coś kombinować? Mam tego golema strażniczego. Ile on ma? 20 punktów HP. No mogę trochę spowolnić go. Tak, tak. Jeszcze mi został jeden surowiec. Co to robi? Return target, charakter in combat zone to his controller support zone. O, wypas, czyli taka karta, która odsyła stwora. To zagramy sobie to. Odeślemy mu tego, kurczę, pack lidera, który buffuje mu stwory. Dodając 3 punkty ataku, 3 punkty zdrowia. I let's go. Dobra, teraz w taki sposób właśnie wygląda działanie tej karty. On właśnie wylądował, on mi zadał tylko 8, a ja zadam mu ile? 33. Nice. Assassinate ability. Kill target character you max resources decrease by 2. Okej, okay, czyli mamy jakieś zabójstwo. Co tutaj jeszcze mamy? Call the Crusader. Co to jest? Create their 3-4-2 Flame Dawn's Aspirants. Co to są te Flame Dawn? To jest ten. Za 5 mam 3 tych gości. Tych, o, 3 gości mi tworzy ta karta, więc całkiem spoko. Taki łód szczęścia, powiedzmy. No nie, to jest ability, czy jest takie zaklęcie, czy łód szczęścia. Tutaj nie ma ani łódów, ani zaklęć, to jest po prostu umiejętności. They cannot be moved from this zone. Aha. Czyli mogę rzucić na którąś ze stref tą kartę i oni tam pozostaną już do końca. Teraz tak, zagramy sobie tego zioma tutaj do obrony. Czy mogę powiedzieć, że mam 20 punktów zdrowia więcej, więc mamy 91. Teraz tak, mam 6 surowców. Zagrać te Assassinate. Decrease. Aha, czyli moje surowce spadają o 2, jak to zagram. Ej, to jest takie trochę upierdliwe. Ja sobie zagram chyba to. Okej, okay, end turn. A gdzie są moje ziomy? W takim razie. No dobra. A, czyli się pojawili już tutaj. O, grubo. Troszkę ich tu jest. 45 na klatę ktoś przyjął. Ten 11. 10, no to żegnaj golemie. I 15. No, wygrałem. Tak dzisiaj. Z takim rushem. Okej, okay, ja będę kończył ten odcineczek. Może jeszcze nagram, zobaczymy jak to będzie wyglądać w komentarzach. Czy wam się podoba ta gra, czy nie. To może coś jeszcze z niej nagram. Z tego co pamiętam, to MKRR też coś z tego nagrywał. Ale on nagrywał chyba tą... całą kampanię, nie wiem czy całą kampanię, ale on nagrywał chyba część kampanii tych, kurczę, o tych ziomków, ten Warpath, a ja sobie pograłem ludźmi, więc jeżeli jesteście zainteresowani, to napiszcie w komentarzach, czy chcecie zobaczyć coś dalej z tej gry. Jeżeli nie, to będzie takie też szybki rzut okiem, o, dostałem jakąś nową kartę. Co to jest? Leader of the Charge. Leader natarcia, czy coś w tym stylu? Charakter anioł, proszę bardzo. Anioły z giverami. Niezłe, 8-8, niezłe staty. Co on jeszcze ma za umiejętność? Each time leader of the charge attacks all characters you control gain plus 1. O, całkiem spoko. Jest jakaś unikatowa? Nie wiem, czy to jest jakaś unikatowa karta, czy nie. Ale jest tak czy siak nowa karciocha. Quest complete. Kolejna nagroda. Kilka kart dostałem nawet. O, tu dostałem one of many, pack leader. Mogę sobie powoli składać swój deck tej frakcji Warpath, on tak się nazywa. Unstop Pablo, czyli jakaś, kurczę, umiejętność kolejna. Oni też są całkiem spoko, fajne umiejętności mają. Kolejny quest zakończony. Co tym razem wpadnie? Wow, to jakiś cały deck wpadł. Kolejne te karty.
Masakra. Co to jest? Field Engineer? Jakiś inżynierów dostałem. Fight. Firebolt to jest kolejna. Ability Magic, czyli jakaś magiczna umiejętność. Jednak są to jakieś zaklęcia. Grave Robot, co to jest? Up to 5 target cards upon his graveyard are removed from the game. Aha, czyli jakieś usuwanie kart z cmentarza przeciwnika. Hunt, polowanie. Killardo. Fajny art, naprawdę. Killardo, jakiś lis połączony z kangurem? Połączenie lisa z kangurem. Coś w tym stylu. Znowu tych, kurczę, one of many, cała tona. No, czyli będę powiedzieć, że mogę sobie złożyć już drugą talię, tym razem opartą na tej frakcji Warpath. Całkiem spoko to jest. Fajne są te animacje tych kart. Takie nie są jakieś takie potężne, ale czy też jakieś mega długie, ale fajnie wyglądają. Okej, coś jeszcze dostałem? To już chyba tyle. Dobra, ja będę kończył. Napiszcie w komentarzach, czy chcecie zobaczyć coś jeszcze z tej gry i coś jeszcze wtedy nagram w takim razie. A na razie dzięki wielkie i do usłyszenia, do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Na razie, hej!